Jakub Miśkowiak, młodzieżowy indywidualny mistrz Polski Ando Domini 2019 jest moim i Państwa gościem na chwilkę dosłownie przed ligową premierą. Jazdy już treningowe pewnie nie jesteś spragniony, bo już sobie troszeczkę kółek pokręciłeś, ale tej adrenaliny prawdziwej pod taśmą, jaka czeka Cię w piątek 12 czerwca, jesteś spragniony bardzo mocno? Witam wszystkich. Tak, dokładnie. Już pierwsze treningi za nami, już pojeździliśmy spod taśmy, więc teraz już naprawdę nie mogę się doczekać najbliższego piątku i pierwszego meczu. Czujesz, że jest ta forma, jest ta moc w sezonie 2020, gdzie wszyscy bardzo liczą na to, że Włókniarz będzie na podium i to na najwyższym stopniu tego podium zdobywać punkty? Ja wiadomo, też tak bym chciał i będę zawsze dużych starań do tego dokładał, żeby po prostu jak najlepiej jechać i żeby cała drużyna jechała jak najlepiej. Paweł Przedpański mówił mi jakiś czas temu, tyle jeszcze nie ćwiczyłem, jeśli chodzi o treningi siłowe. Tyle nie jeździłem na krosie, jak to było w 2020 roku przed rozpoczęciem tego sezonu. U Ciebie było podobnie? Tak, dokładnie. Przygotowałem się też różne takie treningi ogólnorozwojowe, ale też dużo czasu poświęciłem na motocrossie. Myślę, że jest to bardzo dobre przygotowanie do żużla przed sezonem. Wszyscy kibice liczą na liderów zespołu, ale bardzo ważną formacją jest formacja juniorska. My dzisiaj sporo zyskujemy, bo inne zespoły tych najlepszych juniorów ze względu na wiek straciły. To jest z jednej strony dla Ciebie plus, ale też pewnie jakaś forma presji. Będziesz sobie radził z tą presją. Wujek na przykład, mówimy o Robercie Miśkowiaku, już pracuje, żeby ta głowa była spokojna? Ja staram się też do wszystkiego na spokojnie podchodzić. Wiadomo, trzeba cały czas iść do przodu i pracować, żeby po prostu się rozwijać i cały czas wyjechać dobrze. Przed nami mecz z GKM-em Grudziądz, 12 czerwca, godzina 20, o ile tylko pogoda pozwoli. Przy pustej niestety arenie Częstochowa rywal z Nikim Petersenem w składzie. To jest nowość. Jak my na tym tle się Twoim zdaniem zaprezentujemy? To będzie takie zdecydowane zwycięstwo jak w 2019 roku na naszym torze? Zobaczymy. Ten sport nigdy nie wiadomo, ale wiemy, że Grudziądzanie tutaj dobrze sobie zawsze radzili, więc myślę, że będzie wyrównane spotkanie, ale to my, Włókniarze, wyjdziemy zwycięsko. Ja wiem, że dzisiaj to jest wróżenie z fusów przed pierwszą jeszcze kolejką, ale powiedz, kto jest Twoim zdaniem najgroźniejszym rywalem Włókniarza, jak patrzysz po składach innych zespołów? Rybnik był stawiany jako najsłabsza drużyna, ale pozyskał na przykład Jarosława Hampela. Nie wiem, sam, tak ciężkie pytanie ogólnie. Myślę, że Ekstraliga jest na tyle wyrównana, że tutaj każdego zespołu trzeba, po prostu każdy jest mocny i nie ma tak, to jest groźny. Myślę, że wszyscy są groźni i każda drużyna jest dobra. A powiedz, jak patrzysz na swoich kolegów, nawet na tego najstarszego kolegę, jakim jest Rune Holta z drużyny, jest się czego nauczyć? Coś tam podpowiadają? Coś ty podglądasz na przykład od Jasona Doyla czy wspomnianego Rune Holty? Myślę, że tak. Są bardzo doświadczeni zawodnicy. Tutaj Rune na pewno bardzo dobrze zna tutaj ścieżki na tym torze, więc jest się na to popatrzeć, jak jedzie, bo bardzo dobrze tutaj ścieżki obiera. Od Jasona też jest się uczyć, bo jest to mistrz świata, więc na pewno we Włókniarzu jest od kogo się uczyć. No i przy tobie jest na pewno wujek. Ile, gdybyś nam powiedzieć, tego wkładu w tą twoją ciężką na pewno pracę, bo to twoja praca przede wszystkim daje ci wyniki, jest wkładu wujka, który podpowiada, który, nie wiem, czegoś uczy, dzieli się doświadczeniem? Myślę, że wuja tutaj bardzo dużo mi pomaga. Tak naprawdę bez niego ciężej by było i na pewno bardzo dużo mi pomaga i ciężko byłoby bez niego tutaj. Zawsze na pewno łatwiej jest z wujkiem i jego cenne rady pomagają. Jak stoi się pod taśmą, to na pewno jest koncentracja. Patrzy się na zamek maszyny, który pójdzie za moment w górę i myśli się, żeby zdrowo dojechać do końca biegu, ale także go wygrać. A słychać ten doping publiczności w tym strasznym huku na dole, w tej niezastanionej, jak to jest, Jakub?
Słuchaj, tutaj w Łukaszu szczególnie tutaj niesie się to echo kibiców i na pewno myślę, że z kibicami jest lepiej i jest ta atmosfera, a bez kibiców no, tak inaczej, ale tak trzeba jechać i też będę zawsze, jak podjeżdżam do obiegu, chcę każdy by wygrać. Czyli co, Jakub, widzimy się 20.35, 12 czerwca, widzimy się. No, my na szklanych ekranach Was będziemy oglądać, ale życzymy zwycięstwa i pozwolę sobie zadzwonić po meczu i zapytać na gorąco o komentarz do tego spotkania, które mam nadzieję się odbędzie. Teraz życzę udanych treningowych jazd. Dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki i pozdrawiam wszystkich kibiców w Łukniarzu.